Przygody Binga na placu zabaw. Pewnego słonecznego dnia Świnga, Pepa i George wybrali się na plac zabaw. O, spójrz, George, cały plac zabaw dla nas. Świetnie. Idę na zjeżdżalnię. Ja też idę z tobą. W tym samym czasie nieopodal przejeżdżał Bing i Flop swoim super samochodzikiem. Bing, zatrzymaj się. Co się stało? Wow! Bing i Flop z zaciekawieniem spoglądają w stronę placu zabaw, na którym bawi się Świnka, Pepa i George. Podejdźmy bliżej. Świnka Pepa postanawia ostatni raz zjechać ze zjeżdżalni. Niespodziewanie zauważa nowych przybyszy i chętnie zaczyna rozmowę, chcąc więcej dowiedzieć się o nowych nieznajomych. Cześć! Jak macie na imię? Nigdy wcześniej was tu nie widziałam. Cześć, ja mam na imię Bing, a to jest Flop. Cześć, tak, to prawda, nie byliśmy tu jeszcze. Niedawno się tu przeprowadziliśmy. A, to super! Chętnie możemy was oprowadzić. A wy jak macie na imię? Oj, co za gapa ze mnie. Ja mam na imię Pepa, a to mój młodszy brat George. Miło nam. Moglibyśmy się tu chwilę pobawić? No pewnie, to jest wspólny plac zabaw dla wszystkich dzieci. Ale masz super samochodzik. Jak chcesz, to możesz się nim później przejechać. Super! Bing, może pozjeżdżamy na zjeżdżalni? No nie wiem, tam jest bardzo wysoko. To jest bezpieczna zjeżdżalnia. Ja się nie boję, pokażę wam. I tak wszyscy zaczęli wspólną zabawę. Idę na huśtawkę. A ja do Pepy. Ojejku, zaraz spadnę. Musisz się mocno trzymać. Świnka, Pepa i Flop równie dobrze się bawili. Czas szybko mijał, a na plac zabaw zaczęły przychodzić kolejne osoby. Co to jest? Jakiś samochodzik. Ciekawe, czy jeździ. Nie wiem, ale możemy sprawdzić. Ale to przecież nie jest nasz samochód. Tak nie można. Pożyczmy go tylko na chwilkę. Nawet Dick nie zauważy. Chłopcy z uśmiechem na twarzy odjeżdżają z placu zabaw. Pink Flop, czy mógłbym się przejechać waszym samochodzikiem? Jasne, że tak. Chodźmy. O nie, nie ma go! Zniknął! Jak to możliwe? Nie wierzę. Nigdy wcześniej takie rzeczy się nie działy. I co teraz? Flop, co my zrobimy? A ja tak bardzo chciałam się nim przejechać. Spokojnie, coś wymyślimy. Przecież to wszystko na pewno da się jakoś wytłumaczyć. Powiemy rodzicom, co się stało. Oni na pewno doradzą nam, co zrobić. Chodźmy szybko. W domu Świnka, Pepa i George w dużym skrócie opowiadają rodzicom o nowych kolegach i skradzionym samochodzie. Niemożliwe, że takie rzeczy dzieją się w pobliżu nas. Kochani, myślę, że najlepszym wyjściem będzie zgłoszenie kradzieży na policję, a w międzyczasie sam rozejrzę się po okolicy. Dzień dobry, chciałem zgłosić kradzież samochodziku, który został zostawiony obok placu zabaw, na którym bawiły się dzieci. Witam, poproszę o dokładny rysopis samochodu. Tata dokładnie opisał jego wygląd. Zgłoszenie zostało przyjęte. Wyślę po okolicy patrol. Jeżeli tylko coś się wyjaśni, zaraz do pana oddzwonię. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I co, tatusiu, uda się go odnaleźć?
Nie martwcie się, policja zrobi wszystko, co w ich mocy. Przecież nie mógł się rozpłynąć. A czy możemy pójść z tobą i też go poszukać? Tak, oczywiście. Chodźmy. Mama świnka postanowiła zostać w domu i czekać na telefon z policji. Pozostali poszli szukać samochodziku. Bardzo długo chodzili po okolicznych dróżkach, lecz niestety nikt nie widział zguby. To nic nie da, tatusiu. Nigdy go nie odnajdziemy. Nie trać nadziei, mój drogi. W pobliżu placu zabaw przejeżdżał patrol policyjny. Zauważył dwóch chłopców, którzy coś majstrowali obok podobnego do poszukiwanego samochodu. Dzień dobry, chłopcy. Co się stało? Dzień dobry. My tylko chcieliśmy... Kolega chciał powiedzieć, że jechaliśmy na plac zabaw, ale niestety zepsuł się ten samochód. Czy ten samochód aby na pewno należy do was? Tak, jest mój. Jeden z chłopców ze strachu, bez namysłu, skłamał panu policjantowi. Rozumiem, tylko tak się składa, że dzisiaj dostaliśmy zgłoszenie kradzieży identycznego samochodu. Tomek, to nie ma sensu. Musimy się przyznać. Słucham was, chłopcy. Znaleźliśmy go przy placu zabaw i chcieliśmy się nim tylko przejechać kawałeczek. Tak, to prawda. Później się zepsuł i nie chciał jechać. Chcieliśmy go naprawić, ale niestety nam się nie udało. Czy zdajecie sobie sprawę, że to była kradzież? Wystarczyło zapytać, czy możecie pożyczyć. Ma pan rację, oczywiście. Nie można zabierać czyjejś rzeczy bez pozwolenia. Policjant oznajmił również, że będzie musiał zawiadomić o całym zajściu ich rodziców. Spójrzcie, tam jest nasz samochód. Chłopcom było bardzo wstyd. Opowiedzieli wszystko jeszcze raz i przeprosili Binga i Plopa za kradzież. No i co teraz? Wasz samochód jest zepsuty. Teraz się nim nie przejadę. Może uda mi się go naprawić. Tata świnka spisał się na medal i George mógł w końcu przejechać się samochodem Binga i Flopa.